tak akurat znajdujemy się w schronie. Budynek został wybudowany przez Niemców w 1943 roku. Mieszkała tutaj kadra, która pracowała w IG Farben i znajdujemy się w pomieszczeniu, gdzie był taki schron niemiecki, gdzie ludzie po prostu mogli ci Niemcy zejść z rodzinami i schować się tutaj podczas nalotów. Właśnie w tym schronie przeciwlotniczym z okresu II wojny światowej, mieszczącym się pod budynkiem przy ulicy Łukasiewicza 1 w Oświęcimiu, zafascynowany historią swego miasta Mirosław Ganobis stworzył prywatne takie małe, skromne muzeum Oświęcimia, w którym znajduje się 2,5 tysiąca eksponatów. W moim muzeum można zobaczyć butelki z nieistniejącej już fabryki Haberfeldów, oryginalne meble. Starałem się zbierać rzeczy, które przywracają tą historię przedwojenną, ale oczywiście osoby, które przynosiły mi przedmioty związane z okupacją, też je zabierałem, też je kupowałem. Jeździłem po giełdach staroci, skupowałem nie tylko w Polsce, ale i za granicą. A w dzisiejszej dobie, gdzie jest internet, można kupić na Allegro. Kupuję również poprzez Allegro. Jak poznać, że dany eksponat rzeczywiście związany jest z historią Oświęcimia? Jeżeli chodzi o pocztówki, to nie ma problemu, bo jest napisane Oświęcim, prawda, i, i są pieczątki i tak dalej. Jeżeli chodzi o Haberfelda, to również nie ma problemu, ponieważ butelki są sygnowane. Większość dokumentów, które posiadam, fabryk w Oświęcimiu, też są loga fabryk i tak dalej. Natomiast pewne eksponaty, które nie mają loga, tak jak na przykład meble Haberfelda. Ale wiem dlatego, że sam osobiście zabierałem te meble z fabryki, mam kontakt również z Haberfeldami, rozpoznali te meble, stwierdzili tak, to są meble nasze wojną fabryki, więc przeprowadzam wywiady z ludźmi, z mieszkańcami Oświęcimia i takich wywiadów przeprowadziłem sporo, więc też ludzie mi przekazywali na przykład zdjęcia. Pokazywali mi, opowiadali mi o tych zdjęciach, kto jest na tych zdjęciach, bo nie na wszystkich zdjęciach są oczywiście budynki, więc nie można rozpoznać czasami, że to jest oświęcimianie, ale z informacji, które przekazywali mi ci ludzie właśnie, to wiem, że to jest są mianie. Czasami zdarzają się i takie sytuacje, niestety ze stratą dla muzeum i historii miasta. Większość osób, które miały takie pamiątki, to jak gdyby zatrzymywały dla siebie, ponieważ wiadomo było, że to były pamiątki rodzinne yy, ludzi z oświęcimiania. Natomiast bardzo dużo takich rzeczy później było wyrzucanych przez jakby wnuku, wnuczki. Kiedy odchodzili od nas z dzisiejszego życia prawda, ludzie, z którymi rozmawiałem, miałem nadzieję, że będzie to przekazane właśnie mi. Kiedy się później dowiedziałem, że taka osoba zmarła, odwiedzałem tam wnuczka czy wnuczkę i prosząc o to, żeby przekazali mi coś takiego. Panie Mirosławie, myśmy to już dawno wyrzucili. Więc to było przykre, prawda, że jak gdyby nie, nie panowałem nad wszystkim, nie, nie zdołałem wszystkiego zachować dla następnych pokoleń, ale to muzeum jest otwarte dla wszystkich. Wcześniej można się umówić, zadzwonić. Wieczorami przeważnie jestem i otwieram swoje drzwi dla każdego. Za niektóre eksponaty trzeba było sporo zapłacić, ale powiem tak, że eksponaty dla mnie cenne są te, które sam zdobywałem, które gdzieś tam znalazłem, prawda, chodząc po tych strychach, piwnicach, yy, mogłem zdobyć, mogłem na przykład wyciągnąć gdzieś tam, powiedzmy, spod dachówki. Yy, więc to są najcenniejsze dlatego, że jest ich historia. U mnie eksponaty trafiają na półkę. Ale nie jest coś takiego jak w muzeum, że stoją na półce podpisane i na tym się kończy. Każdy eksponat ma swoją historię. Jeżeli jej nie ma, to spróbuję, próbuję zawsze szukać tej historii. Próbuję dowiedzieć się coś więcej na temat tego eksponatu. Pytam ludzi, gdzie, co, jak. I w tym momencie staram się cały czas tą historię jakby dopisać do tego przedmiotu. Oczywiście, jeżeli się da, bo jeżeli się jej nie da, to ląduje na półkę i on tam sobie stoi. I czasami przypadkowo ktoś przychodzi i mówi, wiesz co, słuchaj, ja wiem na przykład na temat tego eksponatu coś. Bo moja babcia coś tam... I w tym momencie, jak gdyby po kilku latach dowiaduje się dopiero coś o tym eksponacie, gdzie już został odłożony na półkę. Zwiedzający prywatne muzeum Mirosława Ganobisa przenoszą się do czasów przedwojennych i okresu okupacji hitlerowskiej. Te eksponaty są w szczególności przedwojenne, dlatego, że zacząłem się interesować okresem międzywojennym tak naprawdę. Z tego okresu największego Więcej pamiątek pozostało, tak jak wcześniej wspomniałem, na górach starości, na internecie, czy, czy w zbiorach, w szufladach, szafkach rodzinnych tutaj mieszkańców Oświęcimia. Jeszcze okupacje zbieram, prawda? Dalej, już jakby lata 60., 70. są już też historyczne dla mnie, ale nie zbieram tego, dlatego że no za dużo by tego było, prawda? Nie jestem w stanie finansowo zbierać wszystkiego. No i oczywiście historycznie też nie mam takiej wiedzy na temat wszystkiego, prawda? Więc skupiam się raczej na przedwojennym Oświęcimiu. Eksponaty z muzy. Zagrały także w filmie. Zaczęliśmy szukać w moim muzeum eksponatów, które by mogły zagrać, ponieważ zagrały cztery eksponaty sprzed okupacji i cztery eksponaty z czasów wojny. I właśnie wybieraliśmy te eksponaty. Tutaj zostawili mi, jakby, moją wizję, moje myślenie wybrałem te eksponaty i wówczas po prostu pomyślałem, no trzeba przypisać historię tym eksponatom. Wszystkie eksponaty, które zagrałem w filmie, są oryginalnymi eksponatami, również mają oryginalną y, historię. Pomysłodawcą filmu był oczywiście Mirosław Ganobis, a zagrali w nim jego przyjaciele i znajomi. Film nosi tytuł Oświęcim Auschwitz na styku dwóch światów. Tak naprawdę pokazujemy trzy światy, ponieważ pokazujemy świat przedwojenny, czyli jakby wracamy w tą historię przedwojenną, jak to miasto wyglądało, w jaki sposób się rozwijało, pokazujemy przemysł, Ludzi, eksponaty z mojego muzeum, to co wcześniej wspomniałem. Pokazujemy ten świat drugi, czyli Auschwitz, ten okrutny czarny parasol, który ciąży nad miastem Oświęcimiem do dzisiaj i pokazujemy świat trzeci, czyli po prostu miasto Oświęcim współczesne. Żyjące miasto, w którym żyjemy i po prostu tutaj pracujemy. Tutaj są rodziny nasze, więc dla nas to jest bardzo ważne. Nie bez znaczenia dla pana Mirosława jest fakt, iż muzeum mieści się w miejscu, które także świadczy o historii Oświęcimia. Dla mnie to też jest bardzo ważne to miejsce, że, że jednak w bloku niemieckim wybudowanych przez Niemców i właśnie w schronieniu Mogę mieć takie swój muzeum. Jakby cały czas ten duch historii czuwa nade mną. Nie spodziewałem się, że kiedyś będę miał mieszkanie, właśnie z piwnicą, gdzie był schron, gdzie będę mógł mieć swoje muzeum. Oczywiście życzę sobie tego, żeby moje eksponaty wyszły na zewnątrz, żeby można było je pokazywać, żeby turyści, którzy przyjeżdżają do Oświęcimia mogli je zobaczyć. Myślę, że się kiedyś doczekam swojego prywatnego muzeum nie w piwnicy, a gdzieś na zewnątrz w Oświęcimiu.